Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk Rojo-Rojewski i w dniu dzisiejszym dokonamy symbolicznego unboxingu edycji kolekcjonerskiej gry Divinity Original Sin, czyli w polskim tłumaczeniu Grzech Pierworodny. Kochani, wszedłem w posiadanie wymienionej edycji gry, która jest duchowym spadkobiercą takich kultowych hitów jak między innymi Baldur's Gate czy Planescape, ale to co najbardziej podoba mi się w tej grze to przede wszystkim rzut izometryczny, turowy system walki, potężna interakcja ze światem, oryginalne podejście do dialogów czy chociażby bardzo atrakcyjny tryb kooperacji. Zacznijmy sobie od samego pudełka. Generalnie ktoś z Was powiedział, że strasznie podobają się mu moje unboxingi. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie zadziałało to na mnie w jakiś sposób inspirująco, motywująco. Dlatego w przyszłości na pewno możecie się spodziewać unboxingów mojego autorstwa, takich gier jak Wasteland 2, Inkwizycja, Dragon Age czy Wiedźmin 3. Albowiem to właśnie jeśli chodzi o fabularne gry CRPG, najbardziej lubię wchodzić w posiadanie takich najbardziej wypasionych edycji z dwóch powodów. Często występuje jakaś figurka, których mam niemało, czy przede wszystkim grube instrukcje do poczytania na klasycznym kibelku, które to kiedyś były zawsze dodawane do nawet podstawowych. Dzisiaj żyjemy w świecie niestety instrukcji z kategorii instalacja, epilepsja i resztę możesz sobie ściągnąć z PDF, czyli serdeczne spierdalaj. Tak to przynajmniej nazywam, dlatego że mieć fajną instrukcję do poczytania trzeba coraz częściej wchodzić w posiadanie tych najdroższych edycji. Ta najdroższa edycja nie jest edycją najdroższą i to mi się podoba, chociaż najbardziej podoba mi się podejście Redów, gdzie same podstawowe edycje są niesamowicie wypasione. No ale okej, przejdźmy do rzeczy, kochani. Pudełko pokaźnych rozmiarów, bardzo fajne pod kątem umieszczenia takiego boksa na wydzielonej kolekcjonerskiej półeczce i nie tylko. Standardowo moja córka ubóstwia rozwalać dolny rząd, ale o tym mówię w Among the Sleep. Z tyłu prezentacja, co dokładnie temat zawiera. Z przodu bardzo fajna grafika. Solidne, fajne pudło, godnie prezentujące się na wspomnianej półeczce, w jakimś tam mniejszym bądź większym stopniu respektujące szacunek w sekundę, egzekwujące ten respekt. Kochani, dobra, co wchodzi w skład? Standardowe pudełko DVD z płytą instalacyjną, fajnym opisem z tyłu, screeny, standardy, najważniejsze elementy, cechy zabawy gry, jak i wspomniana, dosyć gruba, bogato ilustrowana, kolorowa instrukcja. Także ubóstwiam coś takiego, oprócz figurek to jest dla mnie największa frajda. Także mamy pudełko, mam instrukcję, mamy główny boks na wszystkie elementy. Teraz mamy mapę. Mapy lubię, szczególnie ubóstwiłem mapę ze Skyrima. Jak wiecie, gdy nagrywałem gameplay, ona towarzyszyła mi obok monitora praktycznie zawsze. Przez całe te ponad 250 godzin rozgrywki. Tutaj mamy materiałową taką mapkę krainy i powiem Wam, że nie jest ona najlepsza na świecie, to znaczy jest mało czytelna i użyto zbyt ciemnej kolorystyki w tym wszystkim. Ten pigment jest trochę taki szary, ponury, napaćkany. No ale zawsze coś, jakoś tam mniej lub bardziej może w tej nawigacji po wirtualnym świecie gry pomóc. No ale jest. Plakat na ścianę, jeśli ktoś lubi takie bajery, żeby sobie gdzieś powiedzmy coś takiego przyczepić. Tu mamy kwestię całkowicie dwustronną, czyli mamy coś takiego, naszych głównych protagonistów, czyli dwie osoby z możliwością dokoptowania do czterech w sumie najemników, ale bezpośredni wpływ mamy na wspomnianą dwójkę, co rodzi bardzo oryginalne sytuacje w kwestii konwersacji, gdzie nie zawsze nasz partner musi się z nami zgadzać pod kątem dokonywanych decyzji. Tu mam oczywiście Larian Studios. Ja swojego czasu zrobię na pewno sentymentalnie przez gry z Divinity.
albowiem Beyond był taki sobie. Dragon Saga już był bardzo fajny, Dragon Commander niekoniecznie, ale tu wracamy całkowicie w klasyczny, kultowy, old school. Naklejki, jak ktoś sobie lubi gdzieś przylepić temat, mamy kilka. Ten chyba podoba mi się najfajniejszy, walnę go sobie chyba na klawiaturę. Także mini, maksimum takich pierdółek, tak? Soundtrack z pioseneczkami. Powiem wam, że ubóstwiam generalnie ścieżkę dźwiękową, soundtrack. W RPG-ach on jest najbardziej klimatyczny, zazwyczaj ten najfajniejszy leci w tle menu głównego, czyli pod tak zwanym startupem. No ale mamy, tak? No i jest ok. Przechodzimy dalej. Nie mogło zabraknąć oczywiście wirtualności pod kątem. I tutaj gruba sprawa, bo otrzymujemy w sumie w takim pudełku dwa kody na grę. Dwa kody, czyli mamy dwie gry jakby w jednej, tą samą. Mamy też oczywiście wirtualności pod kątem kielicha, który tam zamienia, dodaje jakby złotego pigmentu. Możemy dany przedmiot przed sprzedażą pomalować, by podnieść jego wartość. Tajemnicze gadki, a także elektroniczną, steamowską wersję wspomnianej części pierwszej, czyli Divine Divinity i Beyond Divinity. Także myślę, że fajna sprawa, bo sama wartość powiedzmy tych w sumie jakby nie było czterech gier, już jest dosyć ostra i przekracza wartość całej edycji kolekcjonerskiej. Także bardzo, bardzo okej pod tym względem. I teraz przechodzimy do kolejnej fajnej sprawy, ułatwiającej grę, jakby przenoszącej arkana gry, lore, świat, poza inne rozrywkowe czynności w myśl pogrania sobie w karty. Tutaj oczywiście mamy całą talię, konkretne karty przedstawiają jakieś charakterystyczne postacie z gry, czy chociażby bestiariusz, koncept arty, tego typu klimaty. Także fajna sprawa, gdy udajemy się gdzieś na wakacje, biwak, kolonie, obóz, wakacje z rodzicami, tego typu elementy. No wszystko kartonowe, małe etui. No i teraz przechodzimy do tak zwanej talii kart, jeśli chodzi o crafting, albowiem również crafting jest nieprawdopodobnie rozbudowaną kwestią w grze. Praktycznie każdy przedmiot da się wyrzucić, przesunąć, to wszystko zalicza się w ramach tego interaktywnego środowiska gry, o którym wspomniałem. Czy to gdy rozlejemy beczkę z wodą, to zgasimy okoliczny pożar, czy użyjemy czaru magicznego deszczu na płonący statek, czy rozlejemy jakąś beczkę z oliwą, potem potraktujemy to ogniem, będzie pożar, czy na przykład taką wybuchającą beczkę detonujemy w kałuży, to będzie para, osłona. No tu mógłbym wymieniać jeszcze raz, wymieniać, jak można się bawić grą. No ale wracając do craftingu, dość dużo podobno jest tutaj unikalnych przepisów, których nie ma w grze. Także jest to taki ukłon w stronę nabywców tej edycji kolekcjonerskiej, albowiem oni wejdą w posiadanie już gotowych przepisów na różne przedmioty, czy to jeśli chodzi o alchemię, kowalstwo, płatnerstwo, zbrojnictwo, kusznictwo, mógłbym wymieniać. To znaczy gdzieś tam pewnie metodą prób i błędów można samemu do tego dojść, ale te karty ułatwią nam ten crafting pod tym kątem, że już mamy gotowy schemat. A w sumie jesteśmy trochę na czasie, bo jakiś czas temu uraczyłem was vlogiem moje urojenia o craftingu w grach. I mniej więcej to jest, kochani, wszystko. Jeśli chodzi o roleplaying games, możecie spodziewać się za jakiś czas materiałów, czy to solo, może longshort, może króciutka seria, albo jakieś nasze przygody wspólnie z Rokiem, ale nastąpi to na pewno, kiedy bardziej poznam świat gry i będę mógł bardziej rzetelnie podejść do tematu pierwszych wrażeń, opisu, analizy całej gry. Jedno wam tylko mogę powiedzieć, że wstępne wrażenia jak najbardziej pozytywne. Także kochani, to by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia zarówno w środowisku samej gry, jeśli chodzi o wspomniane materiały wideo, jak i przy okazji następnych unboxingów. Serdeczna tarcza, trzymajcie się, hejos!